Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj jest środa, jest wiekopomny dzień, bo jest środa 1 lipca, czyli dzień jak co dzień, ale jest wiekopomny, bo każdy dzień jest wiekopomny, a przynajmniej tak powinno być u ludzi w Pana Boga wierzących, bo Pan Bóg robi każdemu wierzącemu każdy dzień wiekopomnym, a taki jest przynajmniej plan. No to go zrealizujmy i jedziemy. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy dzień i zapraszam w pierwszy dzień lipca na dzisiejszy cytat, bo będzie dzisiaj cytat, który mam nadzieję nas poprowadzi i zrobi nam coś dobrego w życiu. To jest cytat pana Darrella Royala, to jest trener, nie mam pojęcia jaki, znalazłem go na jakichś tam takich tych sportowych, w sensie moi researcherzy znaleźli go na stronach sportowych, jest trenerem jakiejś tam drużyny, nie mam pojęcia w sumie nawet jakiej, ale cytat jest w ogóle bardzo fajny. Posłuchajcie. Łód szczęścia zdarza się osobom przygotowanym. Kochani, strasznie ważne. Zobaczcie, ile jest w naszym życiu takiego mówienia, że tamten to miał szczęście, gdybym ja miał takie coś jak on, gdyby mnie się zdarzyło to, co się jemu zdarzyło, ale ja bym to wykorzystał, tylko ja tak nie mam. Po prostu inni mają szczęście, a ja nie mam. Kochani, ile razy ja sobie mówiłem, dlaczego innych tam to spotyka, czemu oni mają takie szczęście, a ja nie. Albo nasze zdarzy się coś takiego niespodziewanego zupełnie, nie jakimś człowiekowi. Ja mówię, Boże, ale on ma super, że to mu się zdarzyło. Uwaga, nie. Kochani, jestem przekonany, że to jest naprawdę wielka mądrość. Zawsze od wszystkiego oczywiście będzie można znaleźć jakieś wyjątki, to jest oczywiste, ale kochani, szczęście, łód szczęścia, czyli taki nagły moment, że no właśnie, ktoś mnie zauważył, ktoś mnie docenił, ktoś zobaczył moją pracę, albo coś dostałem i tak dalej, to się wydarza tym, którzy to wcześniej przygotowują. I nie mówię, że to jest jakaś ustawka, tylko oni jakby przygotowują swoje życie, przygotowują swoje serce, przygotowują jakby to, kim są, na to, żeby to się mogło wydarzyć, kochani, bo jak jesteś nieprzygotowany, to się nie wydarzy. W takim sensie, że na przykład jeżeli zupełnie nie wierzysz w to, że coś możesz osiągnąć, że jeżeli zupełnie nie wykonujesz też żadnej pracy, że możesz być w czymś dobry, czyli nie próbujesz się w czymś ćwiczyć, to nawet jak się zdarzy rzeczywiście ktoś, to mógłby to zobaczyć, docenić i wyciągnąć cię w jakąś górę, w jakąś ścieżkę fajną, to się nie stanie, bo ty będziesz miał to niegotowe, bo ty nie będziesz miał tego w sobie. Więc kochani, warto skończyć z takim mówieniem, ktoś tam miał szczęście, komuś się udało i tak dalej. To prawda w ogóle, że tak było, że ktoś miał szczęście i mu się udało, ale on sobie przygotował to szczęście. On sobie przygotował, jakby zrobił sobie gotowość na to, że kiedy ono się zdarzy, to on będzie w stanie je wziąć. Kochani, pomyślcie, czy wy przygotowujecie, że te rzeczy, które oczekujecie, że mogłyby się wydarzyć, miłość, kariera, jakieś talenty, wasze hobby, to czym się zajmujecie i tak dalej, jakby żeby to się rozwijało i szło do przodu. Czy wy rzeczywiście się przygotowujecie, żeby mógł nastąpić przełom? I może ktoś mi powie, oczywiście, ojcze, ja naprawdę robię wszystko, co się da, a on się na razie nie dzieje. No to powiem, albo czekaj cierpliwie, albo zastanów się, czy na pewno jest to. Ale większość z nas, jestem przekonany, na to pytanie tak szczerze, gdybym miała sobie odpowiedzieć, to odpowie, no nie bardzo, no. W sensie, no coś tam robię, ale to żeby jakoś wielką wykonywał tą robotę, to nie powiem, nie? Kochani, przygotowani ludzie doznają łutu, czy łuta, jak tokolwiek powiedzieć, mają tę okazję, że spotyka ich łut szczęścia. Jeżeli się nie przygotujesz, to po prostu on cię ominie, on cię nie zauważy, albo tego nie zauważysz i tyle z tego będzie. Czy jesteś przygotowany, czy się przygotowujesz na łut szczęścia? Moi drodzy, moi mili, to by było dzisiaj na tyle w tym odcinku naszym, w tym naszym spotkaniu. Bardzo Wam za nie oczywiście dziękuję i zapraszam Was serdecznie na jutro na kolejny odcinek wstawakowy, który się prawdopodobnie odbędzie, no bo czemu miałby się nie odbyć? No taki jest przynajmniej plan, żeby 2 lipca był kolejny odcinek. No to do zobaczenia jutro. Ściskam Was, błogosławię Was, bardzo się za Was modlę i miejcie proszę dzisiaj najlepszy dzień. Miejcie się najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa! Takie było dzisiaj śpiewne.